jest u nas taka tradycja, że my łączymy morsowanie z pokazami właśnie ratownictwa wodnego, z tym jak ratować ludzi, którzy się topią. Teraz w tym roku no, zdecydowanie nie ma już lodu na wodzie, więc pokazujemy co w zimnej wodzie. Natomiast my chcemy, żeby łączyć właśnie morsowanie, imprezę, żeby to był już taki wyznacznik każdego roku, że w Białymborze, w Oprowcy zachodniopomorscy, zazwyczaj od paru lat to już nawet łączy się z tym, że zachodniopomorscy w Oprowcy prowadzą w Białymborze manewry. To mało, może nie wszyscy Państwo wiecie, że to właśnie u nas jesteśmy gospodarzami manewrów zachodniopomorskiego w Opru. W tym roku ze względu właśnie i na COVID i na wiatr, jeszcze i ten kataklizm, który był wokół nas, akurat ta część została odwołana, ale chcemy pokazywać, że to jest nie tylko zabawa, ale to jest przede wszystkim odpowiedzialność i takie łączenie tak naprawdę tego wszystkiego, co mądre, co właściwe w zachowaniu z wodą, bo woda to jednak żywioł, z którym musimy się delikatnie obchodzić. W tym roku jest nas trochę mniej, jest mniej morsów, jest mniej osób obserwujących, ale w latach poprzednich naprawdę tutaj gościliśmy ogromne tłumy i rzesze tych, którzy chcieli tylko popatrzeć, jak to wygląda. Wiemy, teraz wiatry były tak duże, że być może część ludzi myślała, że impreza zostanie odwołana, ale tak jak dzisiaj jeden ze znajomych morsów powiedział, trzeba naprawdę chcieć, albo odwrotnie, nie chcieć i odwoływać tę imprezę. My bardzo chcieliśmy, impreza się odbywa i wracamy do gry, wracamy do tego morsowania, do tego białoborskiego zanurzenia. Panuje pan burmistrz kiedyś wspólnie z morsami spróbować się zanurzyć? Wszyscy mnie o to pytają, bo faktycznie nawet kilka lat temu powiedziałem, że się zanurzę, chociaż ja tak nie lubię zimnej wody. Nie wiem, może jeżeli ktoś mnie naprawdę tego nauczy, bo uważam, że właśnie, to trzeba robić z pełną odpowiedzialnością, a nie tylko na pokaz. Ja nie potrafię tego zrobić. No, jakoś boję się tej zimnej wody, chociaż myślę, że jeżeli znajdę dobrego nauczyciela, to może chociaż raz dla własnego spróbowania się to w końcu uda.